W dawnych czasach powieszenie było karą za najcięższe przestępstwa, takie jak morderstwo czy zdrada. Jednak wieszanie ludzi wraz z rozwojem cywilizacji odeszło nieco w zapomnienie. Nie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Tam nadal wiesza się ludzi, a dokładniej ich podobizny. W siedzibie spółki zaprezentowano firmowy kalendarz na przyszły rok. Tak wyglądają młodzi pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej w czasie codziennej pracy. A tak wyglądają w pełnej gali. Spotkali się wszyscy podczas prezentacji firmowego kalendarza na przyszły rok. Duma rozpiera zawsze, widząc załogę. Natomiast w tym roku edycja jest poświęcona młodym ludziom, młodym pracownikom, bo też ostatnia nasza akcja była związana z tym, żeby promować młodych pracowników, żeby przekonywać pracowników, którzy mają uprawnienia emerytalne, do odchodzenia, do skorzystania z tych uprawnień, zwłaszcza w okresie kryzysu, aby dać miejsca pracy właśnie młodym ludziom, którzy w tym mieście żyją, wykształcili się na Akademii Górniczo-Hutniczej, tutaj w oddziale jastrzębskim. Ci młodzi ludzie pracują na kopalniach na przeróżnych stanowiskach, zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią. Aby powstały takie zdjęcia, konieczna była oczywiście profesjonalna sesja. Sesja grupowa tutaj w siedzibie spółki i przed była całkiem fajna, całkiem sympatyczna, ale już na kopalni, jak byłam sama, to stresik był. Wszyscy patrzyli na mnie dookoła i no, nie dało się ukryć, że jestem obserwowana. Byłam zestresowana strasznie. Obserwowani ci młodzi ludzie będą już od stycznia, kiedy to kalendarze zawisną niemal w każdym biurze na terenie kopalni. Przez cały rok. Ja jestem we wrześniu akurat na stronie, ale przez cały rok kopalnie mnie będą widzieli. No, wszyscy pracownicy, no, koledzy będą się pewnie śmiali, ale... Dlaczego się tam śmiali? A to przeważnie na kopalni tak jest, że się śmieją z takich rzeczy. No. Ważne, że sami zainteresowani są efektem końcowym usatysfakcjonowani. No bardzo fajne zdjęcia wyszły. Fajne jest to, że dostaliśmy je na pendrive'ach. Na pewno to jest pamiątka na całe życie, bo rzadko kto może mieć sesję z dołu kopalni, więc należy się tylko cieszyć. Oby tylko kalendarzowa sława nie przeszkodziła im w wykonywaniu swoich zawodowych obowiązków.